Dojechałem już do Villach. Jestem może nie w centrum, ale na obrzeżach centrum w Villach i tutaj spędzę pierwszą noc. Nie jadę bezpośrednio do ośrodka narciarskiego, zresztą pogoda dzisiaj taka, że całe szczęście, że tak mam ułożony plan, że pierwszy dzień będę trochę odpoczywał. Ostatnio, jak wiecie, trochę podróżowałem, byłem w Finlandii, byłem w Czarnej Górze i prosto tutaj przyjechałem do Karyntii, do Austrii, żeby pokazać Wam tutejszych kilka ośrodków narciarskich. Plan mam taki, że dzisiejsze popołudnie, dzisiejszą noc spędzam tutaj, jutro do południa też tutaj będę, a dopiero później przenoszę się do pierwszego ośrodka narciarskiego. Tutaj jest jeden z hoteli, natomiast ja będę tu. Tutaj macie termy karynckie, termy w willach, natomiast obok jest Karawankerhof Thermal Hotel, w którym dzisiaj spędzę noc. Także zapraszam Was do środka. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać coś z term, pokazać Wam, jak one wyglądają. Termy są czynne do 22 i mam nadzieję, że gdzieś tam powiedzmy koło godziny 8-9 już nie będzie tam tłumów, a chyba takie są, ponieważ widzę, że parkingi obok są pełne. Jeszcze raz witam w willach, w hotelu, w którym zaraz obok są termy. Od razu zapraszam Was na balkon, tylko spróbuję się wydostać. Dobra, spróbujemy inaczej. Znowu cieszę się jak dziecko, no ale dlaczego nie? No nie wypada mi nic innego, jak szybko się przebrać i pójść, no, rozeznać teren, żeby później wieczorem szybko ponagrywać dla Was, jak to w środku wygląda. No teraz mi nie wypada przy takiej ilości ludzi. Dobry wieczór, bo u mnie już wieczór. Spróbuję Was zabrać na basen, żebyście zobaczyli, jak tutejsze termy wyglądają. Długo musiałem czekać, bo dzisiaj niedziela, więc było naprawdę tłoczno. Nie jakoś sakramencko, ale było sporo ludzi, więc może teraz jest, dochodzi godzina 21, a termy są czynne do godziny 22. Uda mi się coś więcej Wam pokazać. Jak Wam się podoba mój taki nietuzinkowy outfit, elegancki, XL podobno. O, z tym XL to różnie bywa, czasami za duże, czasami za małe. Na jedynkę miałem jechać. Na pierwsze piętro miałem pojechać, bo wejście do term jest na pierwszym piętrze. Jak się Wam podoba wnętrze? Fantastyczne. Na szczęście nikogo nie ma. Mogę swobodnie filmować, bo prywatność jest najważniejsza tutaj i nie chciałbym kogoś urazić. Tym bardziej, że chodzi się tutaj w strojach kąpielowych. Już nie mówię o strefie spa. Tam chyba raczej nie wejdę z kamerą, aczkolwiek zobaczę. Może już nikogo nie będzie, albo po zamknięciu wejdę na chwilę, żeby Wam pokazać, jak wyglądają sauny. Szczególnie jedna sauna turecka, Hamamet. Chyba Hamamet się nazywa, w której już dzisiaj byłem, jest naprawdę ciekawie zrobiona. Jak widzicie, miejsca bardzo dużo dla osób odpoczywających. Dzisiaj było tu sporo osób, dużo Włochów, dużo Austriaków, słyszałem też Węgrów, byli też Polacy i nie ma problemu z tym, żeby znaleźć sobie małe miejsce, w którym można wypocząć. Fantastyczna sprawa, fantastyczne termy i jest tu jeden taki fajny kruczek,
który nam, narciarzom, na pewno się bardzo spodoba, ale o tym za chwilę. Jak widzieliście, basen jest pode mną, ale żeby było ciekawiej, zapraszam Was na piętro wyżej. Najpierw muszę sprawdzić, czy nikogo tam nie ma. Mam nadzieję, że nie. O, chociaż ktoś pływa. Jestem już piętro wyżej, popatrzcie, macie porządny basen, w którym możecie ostro popływać, możecie potrenować z torami, który jest na piętrze po prostu, nie na dole, olbrzymia powierzchnia, kapitalna sprawa. Tu można sobie popływać, jest specjalny zegar, na którym można sobie zmierzyć czas, rewelacja. A jeszcze popatrzcie, co tam jest niżej, mam nadzieję, że dobrze pokazuję, basen na zewnątrz. Też można sobie popływać, tym bardziej, że woda w basenach tutaj ma od 32 do 34 stopni. Udało mi się wejść do jednej z saun. Sauna hamam, a właściwie cały taki kompleks. Tam są dwie sauny mokre, parowe, gdzie możemy sobie posiedzieć. Tutaj mamy kamienne stoły, kamienne siedziska. Popatrzcie się z tej strony. Można tutaj odpocząć, można się wymasować, można poleżeć na gorących kamieniach. A tutaj oczywiście troszkę się spocić. Dla każdego coś miłego. Tutaj zielono, proszę bardzo. Główna recepcja, tu wejście do sauny hamam. Tutaj jest miejsce, gdzie możemy chwilę odpocząć, ochłonąć, napić się czegoś. Tam są też pokoje, w których odbywają się masaże. A tu jest tak zwany Ruheraum, czyli pokój, w którym można po prostu w ciszy poleżeć i poodpoczywać. Na górze też znajduje się kilka saun. To są sauny fińskie. A bardzo fajnie ulokowane na zewnątrz. Niestety nie mogę Wam tego pokazać, bo są tam dalej goście hotelowi. No i trochę by byli zdziwieni, jakbym tam wpadł z kamerą. Spróbuję teraz wyjść na zewnątrz, pokazać Wam, jak wygląda zewnętrzny basen. Doszedłem do części dla dzieci. Jak widzicie, woda została spuszczona, basen jest czyszczony, tak żeby na jutro było wszystko sterylne i czyste. Dbałość o higienę jest na najwyższym poziomie. O, tutaj jest informacja. Baseny, tak jak powiedziałem, mają, woda w basenach ma od 32 do 34 stopni. Basen już jest zamykany, światła wyłączane, więc wracam do pokoju. Nie wszystko udało mi się pokazać. Być może jutro rano wcześnie wstanę, bo mam też zaplanowaną jedną atrakcję, bardzo wczesną. O 7 rano będę się kąpał dla Was w specjalnym basenie, żeby Wam opowiedzieć o ciekawej wodzie, jeżeli tak to można określić, jaka jest w tym basenie. Jest to basen z wyjątkową wodą, która jest tylko w tym miejscu w Austrii. Nigdzie takiego basenu nie macie. Ale to jutro o 7 rano. Więc być może później szybko pójdę tutaj do tej strefy spa i uda mi się jeszcze wejść, pokazać Wam, jak wyglądają te sauny fińskie na zewnątrz. A na dzień dzisiejszy to tyle zwiedzania. Na razie, a nie tu. Na razie.
Można powiedzieć basen jak basen, ale niestety nie, albo stety nie. Już Rzymianie doceniali wody źródlane, wody głębinowe, które tutaj wypływają z dołu. I to jest basen, którego woda wymienia się 3 razy dziennie. Popatrzcie, ta ilość wody 3 razy dziennie jest kompletnie wymieniana na czysto. Coś niesamowitego. 120 litrów wody na sekundę wpływa do tego basenu naturalnie od dołu. Wyciskane jest z ziemi, tutaj nie ma jakichś wielkich odwiertów i tak dalej, tylko woda od dołu jest tłoczona i 10 milionów litrów wody dziennie jest przetłaczane przez ten basen. Woda jest o temperaturze naturalnej 29,9 stopnia Celsjusza. Ma doskonały wpływ na stawy, czyli dla mnie jak najbardziej dzisiaj, bo mam ostatnio problemy z kolanem, więc idę się pomoczyć, idę się troszeczkę zażyć tych zbawiennych dla moich kolan, dla moich stawów naturalnych składników. Także ja wpadam do wody, nie chcę za bardzo już filmować, ponieważ są tutaj osoby, goście hotelowi, którym nie chciałbym zakłócać naturalnego spokoju. Jeżeli będziecie w willach, jeżeli będziecie w okolicy, bo to nie chodzi o to, żebyście specjalnie do willach przyjeżdżali, ale jeżeli przyjedziecie na przykład na Gerlicen, na narty, to warto tutaj przyjechać do Karyńskich Term, warto tutaj wstąpić. A jeszcze o cenach powiem i jeszcze powiem o ciekawej rzeczy. Może zdradzę tylko tyle, że będąc na Gerlicen, jeżdżąc tam na nartach, można wykupić skipas, który upoważni Was, uprawni Was do korzystania z tych term. No powiem Wam, że woda jest o temperaturze, mimo że to 30 stopni prawie, to czuje się delikatny chłód. Pod spodem są kamienie. Dno nie jest wybetonowane czy wyłożone płytkami, ale są kamienie, więc chodzi się bardzo, powiedzmy, zdrowo. Myślę, że to pobudza receptory, pobudza krążenie. Bardzo fajna sprawa. Ja zanurzam się już cały, żeby wszystkie moje stawy uzyskały tą leczniczą moc tej wody. Wyjdę jak młody Bóg stąd, jak typowy Rzymianin. Dlaczego dno wysypane jest kamieniami? Ano to dlatego, że woda cały czas jest tłoczona spod spodu. To jest, że tak powiem, naturalne źródło. No, tak jak wcześniej powiedziałem, woda jest cały czas wymieniana. 120 litrów na sekundę wody jest tłoczonej z dołu i 10 milionów litrów dziennie wody przepływa tędy. Także woda jest naturalnie czysta, naturalnie bogata w składniki. Nie musi być sztucznie wzbogacana. Naprawdę bardzo, bardo przyjemny poranek, mimo że jest, popatrzcie, tam jest zegarek, nie wiem, czy go będzie dobrze widać, 7:15, czuję się witalnie, bardzo dobrze. Ktoś może powiedzieć, że to miejsce dla staruszków. No cóż, ja mam już swoje lata, natomiast oczywiście się tak nie czuję i myślę, że dla osób, które mają problemy ze stawami, jest to genialne miejsce, żeby tu przyjechać i dać im odpocząć, dać im zastrzyk świeżej energii w postaci tej wody bogatej w minerały, a dla osób młodszych jak najbardziej profilaktyka i jeszcze raz profilaktyka, bo niestety czas nieubłaganie leci i kiedyś Wy też będziecie w sile wieku tak jak ja. O tej porze mogą tu wejść tylko goście hotelowi. To jest właśnie zaleta tego, żeby spać w tym hotelu, czyli hotel Thermal Hotel Karawankelho. Wszyscy goście hotelowi mają wejście bezpłatne do term oraz do tego basenu, w którym byłem dzisiaj wcześnie rano, czyli warm bath. I to wejście jest bezpłatne. Tak wygląda jedna z saun fińskich, które tutaj są dostępne. Druga jest po drugiej stronie. To jest tutaj taka informacja dla Was.
która podkreśla różnicę między saunami i takimi strefami tutaj w Alpach, czy w naszej tej części środkowej Europy, a tym, co było w Finlandii. Tutaj wchodzi się oczywiście, panie i panowie wchodzą razem, strefy są wolne od odzieży, więc chodzi się w ręcznikach lub na golasa. Natomiast jak pamiętacie z filmów o Finlandii, tam do saun się wchodziło osobno. Kobiety miały swoje sauny, panowie mieli swoje sauny. Tutaj natomiast obok recepcji też jest strefa sauna specjalnie tylko i wyłącznie dla pań. Gdyby panie jak gdyby nie tolerowały obecności mężczyzn, tam mogą pójść same i spędzić czas, wypocząć i skorzystać. Sauny, jak widzicie, są obszerne, duże, temperatura tu jest naprawdę bardzo przyzwoita, może nie tak ostra jak w Finlandii, ale jest naprawdę bardzo fajnie. Także jeżeli tutaj będziecie, pamiętajcie, dla gości Therma Hotel Karawankerhof te termy karynckie są bezpłatne, natomiast dla tych osób, które przyjadą na narty do Görlitzen, tutaj mogą przyjechać, dopłacając niewiele do skipasu, trzeba wykupić specjalny kombi skipas i wtedy codziennie nawet możecie tu przyjechać, a droga zabiera samochodem niecałe pół godziny. Kolejna sauna, do której was zapraszam, żebyście zobaczyli, jak w środku wygląda. I w ten sposób można sobie tutaj bardzo przyjemnie wypoczywać, odpoczywać, korzystać z dobrodziejstw sauny fińskiej. Tak jak już powiedziałem wcześniej, na basenie ta strefa jest dostępna dla gości hotelowych dłużej niż cały kompleks term karynckich, także nawet jeżeli są tłumy, tak jak wczoraj w niedzielę, możecie tu przyjść troszeczkę później, gdzieś koło godziny 8 wieczorem, nawet po kolacji, chociaż nie bardzo się tak powinno chodzić, ale powiedzmy sobie, te kolacje też są dłużej tutaj w hotelu i spędzić tutaj bardzo przyjemnie czas odpocząć. Oprócz tej dwóch fińskich saun macie też w środku tutaj saunę taką bardziej delikatną o temperaturze około 60 stopni. Zwróćcie uwagę, że wszędzie na drzwiach są nazwy okolicznych szczytów, okolicznych gór, regionów. Także tu jest sauna Görlitzen, około 60 stopni. Natomiast z drugiej strony Maybach, sauna parowa, w której możecie troszeczkę w innych warunkach odpocząć. Po kilku sesjach spędzonych w saunie wypada troszeczkę odpocząć, poleżeć. Tu jest jeden z pokoi, tak zwany Ruheraum, gdzie możecie przyjść i w spokoju, w ciszy poleżeć, pokontemplować i delektować się widokiem na okoliczne góry. Stąd przy dobrej pogodzie, dzisiaj niestety niebo jest zachmurzone, widać oczywiście szczyt Görlitzen, który wznosi się tutaj nad Villach, z którego jest przepiękna panorama. Mam nadzieję, że będzie mi dane pokazać wam widoki, jakie są z Görlitzen w kierunku Dolomitów, w kierunku Włoch i w kierunku Słowenii. Bo ja jestem tutaj, nie wspomniałem wcześniej o tym, ale jestem na granicy trzech krajów, Austrii, Słowenii i Włoch. To jest bardzo charakterystyczne miejsce, bardzo atrakcyjne z punktu widzenia aktywnego wypoczynku. Można tutaj jeździć na nartach, można rozkoszować się tutaj odpoczynkiem w basenach, a także w lecie są niezliczone ilości kilometrów tras rowerowych, tras trekkingowych, ale to może w następnych vlogach, jeżeli zawitam tutaj, a mam nadzieję latem. Pływanie w basenie, to oczywiście możecie sobie dołożyć do pieca i przyjść do fitness center. Należy pamiętać o tym, że to fitness center to nie jest tylko to pomieszczenie, tam dalej jeszcze jest dużo, dużo różnych maszyn, ale nie chcę wchodzić, bo jest dużo gości już o tej porze. To fitness center jest dostępne tylko i wyłącznie dla tak zwanych membersów, czyli dla osób, które mają wykupione członkostwo
i oczywiście dla osób mieszkających tutaj w hotelu, dla gości hotelowych. Możecie tutaj przyjść, możecie tutaj się zrelaksować bardzo aktywnie, nie tylko leżąc w saunie. Sauna oczywiście później po wysiłku tutaj. Kawałek dalej przechodzi się, gdzie są kolejne maszyny. Co ciekawe, że jest też zrobiony taras, na którym można na zewnątrz poćwiczyć, jeżeli ktoś chce na przykład pooddychać tutaj świeżym powietrzem, alpejskim świeżym powietrzem, to nie musi być tutaj w klimatyzowanym pomieszczeniu, ale wyjść sobie na zewnątrz i mimo, że teraz maszyny, urządzenia są przykryte, to można z nich skorzystać, ponieważ obsługa bardzo chętnie nam pomoże, zdejmie osłonę i możemy sobie, nie wiem, pobiegać na bieżni, poćwiczyć, cokolwiek byśmy sobie życzyli. Przy okazji bardzo chciałbym podziękować tutaj pracownikom hotelu, że umożliwili mi pokazanie Wam hotelu jak gdyby od zaplecza. Zresztą to jest ciekawe doświadczenie, powiem Wam, zobaczyć jak wygląda to przed i po zamknięciu i przed otwarciem, dlatego że zauważyłem, że na przykład wiele basenów, wiele miejsc, do których wchodzimy, sauny, nie sauny, wszystko jest absolutnie czyszczone idealnie, a wszelkiego rodzaju małe baseny, do których wchodzimy, żeby na przykład się schłodzić po saunie, są opróżniane kompletnie z wody i uzupełniane codziennie czystą wodą. To ważna informacja w dobie różnego rodzaju wirusów. Naprawdę wszystko jest absolutnie perfekcyjnie wyczyszczone, dopieszczone. Wszystkie sauny, sauna ta turecka, hamam, orientalna, też jest idealnie wyczyszczona, dopieszczona. Także jeżeli tutaj goście hotelowi zawitają, jeżeli Wy tutaj zawitacie, możecie być pewni, że wszędzie jest sterylnie czysto. Dla szukających troszeczkę adrenaliny są tutaj też zjeżdżalnie. Tu jest taka mała zjeżdżalnia, natomiast tędy schodami do góry można wyjść do dużej zjeżdżalni. Są tam dwie rury, którymi można zjechać na dół i tutaj też wpaść do wody i pobijać rekordy, jakie tutaj ustanowili inni goście tych basenów. To jest śmieszna zjeżdżalnia, bo można sobie włączyć rodzaj efektów specjalnych, jakie będą w środku. Przed zjazdem w dół naciskamy przycisk, decydujemy, co tam się będzie w środku działo i zasuwamy w dół. Najwyżej położona zjeżdżalnia, tam widzicie jest niżej położona, można też wjechać. Tamta znowu jest z widokami, ponieważ rura, w której pędzimy, jest przeźroczyste. Fantastyczne miejsce na wypoczynek. Praktyczne informacje, ile kosztuje zakwaterowanie w Termen Hotel Karawankerhof. Co ciekawe, tam dowiedziałem się, że oprócz hotelu też są tutaj dostępne apartamenty dla rodzin. Ile to wszystko kosztuje, ile trzeba wydać pieniążków, żeby wpaść tutaj do tych basenów. To wszystko znajdziecie w linku, w opisie do tego filmu, tam zostawię linki dla Was, żebyście mogli dokładnie sprawdzić. Fantastyczne miejsce na aktywny wypoczynek, na odpoczynek przede wszystkim, zarówno dla osób, które cenią sobie spokój, oraz dla tych osób, którzy chcą tu przyjechać rodzinnie. Biorąc pod uwagę, że okoliczne górki dostarczają fantastycznych miejsc na spędzanie aktywnego wypoczynku, co bardzo podkreślam, jest to idealne miejsce na zimowy i letni urlop. Gorąco Wam polecam, gorąco Was zapraszam tutaj do willach, do tego hotelu. Nawet jeżeli nie będziecie tutaj spać, to jeżeli będziecie na przykład wybierzecie na miejsce zimowego urlopu Görlitzen, to zakupcie kombi Skipass, link też do cen będzie w opisie. I wtedy będziecie mogli tutaj korzystać z tych term w ramach Skipassu. Ważna informacja i warto o tym pamiętać, że nie będziecie musieli dodatkowo specjalnie jakichś dużych pieniędzy płacić przyjeżdżając tutaj, tylko dzięki Skipassowi, za który zapłacicie troszeczkę więcej niż za normalny Skipass i to nieduże pieniądze,
będziecie mogli korzystać z tych wszystkich tutaj atrakcji. Jeszcze raz gorąco polecam, a ja już zbieram się na masaż. Zaplanowany mam masaż za chwilę, więc biegnę, bo będą mnie tutaj wyciskać ze mnie siódme poty. Bardzo dobrze. Czas pożegnać się z hotelem Karawanherhof. Było naprawdę bardzo sympatycznie, wellnessowo, a mówiąc poważnie, naprawdę bardzo fajne miejsce na to, żeby przyjechać i wypocząć. Odpocząłem trochę, nabrałem sił, mogę jechać teraz na narty. A gdzie jadę? Jadę do Görlitzen. Ta góra z tyłu, nad dachem tutejszych term, to właśnie Görlitzen. To cel mojej podróży. Zaraz wsiadam w auto i samochodem powinienem dotrzeć do dolnej stacji gondoli w jakieś 25-30 minut, więc niedaleko. Polecam Wam serdecznie karynckie termy. Jeżeli będziecie w okolicach, willach, jeżeli będziecie na Görlitzen, pewnie później jeszcze raz to powtórzę, jak będę już na szczycie Görlitzen, będę jeździł na nartach, że wykupując karnet narciarski warto dopłacić trochę euro i mieć możliwość korzystania z tych term każdego dnia po nartach. Także serdecznie zapraszam, serdecznie polecam, a ja już zmykam do auta, bo jeszcze muszę się spakować i jadę w kierunku tej góry skąpanej w chmurach. Mam nadzieję, że te chmury się rozejdą i będę Wam mógł pokazać tamtejsze trasy, a przede wszystkim wspaniałe widoki, które roztaczają się na góry Austrii, Włoch i Słowenii. Do zobaczenia w Görlitzen.